Michalik, Michał Adamiuk. PiS chce komisji śledczej o ustawie wiatrakowej. Człowiek roku magazynu Time wśród nominowanych Władimir Putin i lalka Barbie. U nas Sławomir Nitras z Platformy. Gość Radia Z za dwie minuty. 8. PiS chce nowej komisji śledczej w sprawie ustawy wiatrakowej. Ten projekt to zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego bubel 30-lecia. Ustawa ma z jednej strony zamrozić do czerwca przyszłego roku ceny energii i ciepła dostarczanego obywatelom. A z drugiej strony zmienia ustawę dotyczącą budowy farm wiatrowych autorstwa PiSu. W wiadomościach nasz reporter Jacek Czarnecki. Dzień dobry. Jacku, jakie PiS ma zastrzeżenia do tej ustawy? No przede wszystkim PiS podkreśla, że pierwotny projekt ustawy w ramach upraszczania przepisów o stawianiu wiatraków przewidywał możliwość ich budowy zaledwie 300 metrów od domu. Ponadto politycy PiSu wskazują na przepisy, które mogą prowadzić do wywłaszczania właścicieli ziemi, na której miałyby być budowane wiatraki, bądź inwestycje im towarzyszące. Zarzutów prawdziwych lub wydumanych jest więcej, bo PiS poczuł, że może skutecznie szarpnąć nową większość sejmową, mimo że politycy tej nowej większości od kilku dni tłumaczą, że to dopiero projekt, który jest w konsultacjach i nie będzie jak w czasach PiS przepychany kolanem w ciągu 24 godzin, a marszałek Hołownia i Donald Tusk razem zapewniają, że nikt nie będzie wywłaszczany, ani że wiatraki nie będą stały 300 metrów od domów. Politycy nowej większości zapewniają, że nie poprą powołania takiej komisji śledczej. Zarząd NBP broni prezesa, pisze list otwarty do marszałka Sejmu. Członkowie zarządu zwracają uwagę, że zapowiedzi postawienia Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu to próba wywierania niedozwolonego nacisku na bank centralny i jego organy. W tym oświadczeniu nie ma jednak odniesienia do najważniejszego zarzutu, jaki politycy sejmowej większości stawiają Glapińskiemu, czyli złamania przez prezesa konstytucyjnej zasady niezależności NBP. Jak mówi szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski, to jasny sygnał. Prezes boi się utraty stanowiska i słusznie. Bo jest największym szkodnikiem, który polskiej gospodarce zaszkodził jak nikt inny. 30% skumulowana inflacja z ostatnich lat. Brak odpowiedniego nadzoru nad swoim zarządem. To są już argumenty, które mogą wskazywać, że nie powinien dalej być prezesem NBP. Gawkowski dodaje, że nikt nie zamierza prezesa usuwać niezgodnie z prawem. Jeśli organy państwa będą podejmować jakiekolwiek decyzje, to wyłącznie w oparciu o fakty, argumenty i dokumenty. Żadnego formalnego wniosku o postawienie prezesa NBP przed Trybunał nie ma. Kontrowersje po ogłoszeniu listy nominacji do tytułu Człowieka Roku 2023 magazynu Time. Wśród nazwisk prezydent Chin, prezydent Rosji i lalka Barbie. Redakcja tłumaczy, że zgodnie z tradycją zgłaszane są osoby, które w największym stopniu ukształtowały nagłówki gazet. Uzasadnienie nominacji dla Władimira Putina. Stanął przed krótkotrwałym zagrożeniem dla swojej władzy podczas buntu Wagnera, ale ostatecznie jego wpływy się wzmocniły. Ani słowa o tym, że rosyjski dyktator jest ścigany za zbrodnie wojenne na Ukrainie. 7:40 oddajemy głos gościowi Radia Z. I Bogdanowi Rymanowskiemu. Dzień dobry, a gościem Radia Z jest Sławomir Nitras, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Przyszły minister sportu. Dzień dobry. Myślę, że to zbyt wcześnie takie spekulacje. Mamy niestety jeszcze rząd Morawieckiego uzurpatora. No przecież, jesteśmy prawie 2 miesiące po wyborach, a on dalej udaje, że rządzi. No to jest kabaret, to żaden cywilizowany świat takiego wydarzenia jeszcze nie widział. O tym jeszcze będziemy rozmawiać, ale na początek krótka piłka, krótkie pytanie do pana, poproszę o odpowiedź tak albo nie. Czy spółki Skarbu Państwa powinny finansować polskich sportowców, tak czy nie? Tak, ale trzeba robić to mądrze. To znaczy nie może być tak, że jakiś poseł załatwia ze spółki, która nie ma nic wspólnego z danym terenem pieniądze dla swojego klubu przed wyborami. To musi być robione z głową, musi być jakiś plan. Jeżeli gra 11 czy 10 obcokrajowców, a sponsoruje to polska spółka, to ja mam takie wrażenie, że to jest taki klub, no tak nie do końca polski, nie do końca o to chodzi. Poza tym ja mam też sobie... Czy ma pan na myśli Raków Częstochowa? Nie mam na myśli konkretnego klubu, ale widzieliśmy takie przypadki. To no nie tylko w ekstraklasie, w niższych ligach, gdzie na ostatnią chwilę załatwiano jakieś pieniądze, które też... Ten klasyczny przykład, co zrobił Sasin z Motorem Lublin, to akurat dotyczy Żużla. No to wszyscy wiedzą, jak to było i wydaje mi się, że trzeba to wszystko mądrze, spokojnie. Ja tutaj nie namawiam do żadnej rewolucji, broń Boże. Ale ja muszę teraz namówić naszych słuchaczy do głosowania. Jeszcze jedno zdanie, panie, pan pozwoli, już panu ważne, pozwolę, spółki... ale pozwolę panu, tylko chciałbym
chciałbym przypomnieć, że można w tej sprawie głosować na stronie radio.z.pl. Czy spółki Skarbu Państwa powinny finansować polskich sportowców? Wystarczy wejść na stronę i zagłosować. Bardzo proszę. I też ważne jest, żeby wspierały też sport amatorski, żeby wspierały sport dzieci i młodzieży. Ja nie mówię, że tego nie robią, ale to jest pytanie o pewne proporcje. A wie pan, ile w ubiegłym roku spółki Skarbu Państwa wydały na sport? Ponad 1,2 miliarda. Miliard to jest złotych. Za dużo czy za mało? To wie pan, no, to jest też pytanie o kondycję tych spółek. Ja sobie życzyłbym, żeby robiły jak najwięcej, żeby finansowały w jak największym stopniu, ale to zależy od ich kondycji. Jeżeli spółki są w dobrej sytuacji, to daj Panie Boże, niech finansują. Jeżeli... Największym mecenasem sportu jest Orlen. To dobrze czy źle? No dobrze. No, ja jestem. I pan nie będzie chciał kasować jako przyszły minister tych dotacji. Nie wiem, czy będę przyszłym ministrem. Jak pan nie wie? Ministrowi sportu. Słyszałem, że jest pan posłowie z Donaldem Tuskiem. Nawet jeżeli by tak było, to Orlen nie podlega ministrowi sportu. Natomiast mam ale może żeby była jakaś... prezesem Orlenu zostać pański kolega? No mało prawdopodobne. Mam nadzieję, że to będzie jakiś profesjonalny menadżer. Bo tam potrzeba managementu poważnego. Pytanie jest, jaką państwo będzie miało strategię i ważne, żeby to była strategia nie dajcie koledze, tylko żeby to była strategia, która rzeczywiście w perspektywie czasu poprawi to, że nasze dzieci będą zdrowsze, że chętniej będą chodziły na WF, że nasza infrastruktura będzie się poprawiać, a na końcu mam nadzieję, że efektem tego wszystkiego będą lepsze wyniki czy sukcesy Polski. Polska będzie mistrzem świata w piłce nożnej. Ja pamiętam to z roku 82 okay. i z 86 1900. Tak, żeby nie było wątpliwości. Ciągle żyje tą nadzieją. A może będzie tak, że po prostu politycy PiS-u wspierają swoje zaprzyjaźnione kluby. Najpierw niech zostanie mistrzem Europy. Politycy, tak jest, a politycy Platformy będą wspierać swoje zaprzyjaźnione. Nie pomoże pan Pogoni Szczecin? Wie pan, no, trzeba pewne rzeczy rozróżniać jednak. I ja mogę być kibicem, pan to jest kibicem Wisły Kraków, ja kibicuję Pogoni, ale jako poseł mam obowiązek dbać o cały kraj, chociaż moje serce bije dla Pogoni. No dobrze, czy komisja śledcza w sprawie afery w sprawie sprawy wiatrakowej, aferę o aferze mówią politycy PiS-u, powinna powstać? To jest jakiś kompletny humbug. Znaczy to, co wyprawia Morawiecki, to jest rzecz nieprawdopodobnego. Ale człowiek, to on napisał tę ustawę? Nie, no ale wie pan, przypomnę panu, że za czasów PiS-u pisano kiedyś ustawę w Tel Awiwie. Nie wiem, czy pan pamięta. I PiS się do tego sam przyznał, że przyniósł ustawę pisaną w Tel Awiwie. Ilość mówi pan lobbystów... o ustawie o IPN? Tak, mówię o ustawie IPN. Ale jest pan pewien, że ona była pisana w Tel Awiwie? To potwierdzali politycy PiS-u, że pan Legutko, pan, nie pamiętam tego drugiego nazwiska, posła PiS-u, europosła PiS-u, który tam był. Niektórzy mogą pana oskarżyć o antysemityzm. Nie, proszę pana, jestem od tego absolutnie jak najdalszy, no, ale trzeba mówić prawdę. Ale do rzeczy, bo mamy tutaj do czynienia z dwoma przekłamaniami. Po pierwsze, proszę zwrócić uwagę, jakie zmieniły się standardy. W czasach PiS-u ustawy, poznawaliśmy ustawy rano, kiedy zaczynało się posiedzenie Sejmu, a wieczorem one były już uchwalone w trzech czytaniach. Tutaj mamy przedstawiony projekt, który jest wyłożony opinii publicznej od ponad tygodnia. Opinia publiczna może się z nim zapoznać, zresztą robi to, analizuje, krytykuje, wskazuje wady, a prace parlamentarne jeszcze się nie zaczęły, one dopiero się zaczną. Ta ustawa zostanie przyjęta i wierzę, że zostanie przyjęta w kształcie, który nie będzie budził żadnych kontrowersji. No bo są takie przepisy, które budzą kontrowersje. Jest ich sporo. Kwestia wywłaszczenia, kwestia odległości, kwestia sprowadzania jakiej jakości i... No to od początku. Ile lat mających kwestia turbin. Kwestia wywłaszczenia nie budzi wątpliwości moim zdaniem, moich nie budzi, bo ona wyraźnie dotyczy inwestycji liniowych, czyli doprowadzenia przyłączy energetycznych, a nie samych wiatraków. Kwestia starych turbin to jest jakieś kompletne kłamstwo i to jest nieprawda. Zgodnie z polskim prawem nie można stawiać w Polsce turbin. A zwolnienia podatkowe dla niemieckich firm produkujących wiatraki? I trzecia rzecz, którą pan powiedział, kwestia odległości, ona budzi wątpliwości. Oczywiście wiemy, że to dotyczy małych, ale wydaje mi się, że te 500 metrów powinno zostać zachowane, bo wszyscy to wiedzieli. A dlaczego nie 700, jak było do tej pory? Dlatego, że to jest za daleko. To ogranicza w sposób znaczny możliwości realizacji inwestycji. Wie pan, ja pochodzę z województwa zachodniopomorskiego. 1/4 turbin w Polsce znajduje się w naszym regionie. I proszę wierzyć, że udało się wypracować przy pomocy władz województwa, marszałka Geblewicza, którego pozwolę sobie pochwalić po trochę znajomości, ale wiem, ile on przykłada do tego wagi, wypracować pewien model współpracy, że bez protestów społecznych te turbiny powstają i my dzisiaj jesteśmy samowystarczalni energetycznie, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii jako województwo. I proszę mi wierzyć, to nie boli. I teraz bardzo ważne jest, te turbiny, oprzyrządowanie,
w Szczecinie powstaje ogromna inwestycja duńskiej firmy, ale w Polsce zrealizowanej, turbin wiatrowych, które to będą polskie turbiny realizowane w Polsce, wysyłane za granicę, z których jakby polska gospodarka rośnie. I to nie jest przypadek, że dzisiaj przeczytałem rano ranking, że oczywiście my mieszkamy nad morzem, ale że Szczecin rośnie w rankingach miast o komforcie życia, bo ma dobre powietrze, że zachodniopomorskie ma dobre powietrze, bo mamy wiatraki, a nie mamy dzięki temu mniej kominów. I trzeba zrealizować podstawowy cel tej ustawy. Trzeba wszystkie wątpliwości rozwiać, chociaż wątpliwości Morawieckiego są podszyte fałszem. No dobrze, a ma pan jakieś wątpliwości wobec pani poseł Hennig-Kloski? Wie pan, personalnie? Tak. Nie, żadnych. No uważam, ja nie wiem, kto tą ustawę... Podobno są takie informacje, że Donald jest wściekły na panią poseł. Wie pan, ja że pani poseł może nie zostać ministrem klimatu. Czy zostanie, czy nie zostanie, ja tego nie wiem. Natomiast ja mam wielki dystans wobec tych wszystkich doniesień prasowych. Znacznie ważniejsza dla mnie w tej kwestii jest kwestia wiatraków. Bo PiS próbuje wytworzyć wrażenie, jakby wiatraki były złe, a kominy dymiące były dobre. Okay, a ja chcę wyraźnie powiedzieć panu Morawieckiemu. Proszę pozwolić mi skończyć. Panie Morawiecki, pan jest twórcą śmierdzących kominów, które zabijają Polaków, a walczy pan z wiatrakami, które są zdrowe, ekologiczne i dają nam czystą i tanią energię. I o tym nie wolno zapominać. To, co zrobił PiS w stosunku do wiatraków przez 8 lat, to jest zbrodnia. Zbrodnia wobec Polski, zbrodnia wobec polskiej gospodarki. Dzisiaj mamy, polska gospodarka ma dzisiaj najdroższy prąd w Europie Środkowej. Wie pan, co powiedział minister Błaszczak? I w tej sprawie powinna być komisja. Powiedział, że Donald Tusk użył w tej sprawie, sprawie wiatraków, pani poseł Hennig-Kloski, jako słupa do załatwienia własnych interesów. Pan Błaszczak jest podobno ministrem obrony narodowej, powinien dbać o nasze bezpieczeństwo, zwołuje tylko konferencje w Sejmie. Pierwsze konferencje Błaszczaka od lat bez czołgu albo samolotu. Bo jest jednocześnie szefem klubu. No wie pan, może jeszcze papieżem. To gdzie ma niech się zdecyduje, czym się zajmuje. Ale podkreślam, że pierwszy raz od 4 lat widziałem konferencję Błaszczaka bez samolotu. To jest kabaret. Znaczy, Błaszczak jest człowiekiem niepoważnym, jest człowiekiem skompromitowanym. Cały PiS jest skompromitowany i komisja śledcza powinna być w tej sprawie. Dlaczego na 8 lat zabetonowali śmierdzące kominy, dym i węgiel, a wstrzymali proces modernizacji polskiej transformacji? W jakim sensie pan się zgadza na komisję śledczą w sprawie wiatraków? I to transformacji rozproszonej. Bo nie ma jednego wielkiego beneficjenta, tylko tak naprawdę każdy może być inwestorem, jeśli chodzi o wiatraki. Nawet gospodarstwo panie pośle, domowe. I to jest najbezpieczniejszy system. Panie pośle, krótka piłka, odsłona druga. Poproszę również o krótkie odpowiedzi, tak albo nie. Po tym, co stało się w Anglii, trzeba zamknąć Żyletę, tak czy nie? No, ale Żyleta nie jest w Anglii. Czyli nie. No, wie pan, spokojnie, tu żadnych emocjonalnych ruchów, natomiast rzeczywiście jest pewien problem. Idziemy dalej, krótka piłka. Aha. Zablokuje organizację igrzysk w Polsce w 2036 roku, tak czy nie? Wie pan, to jest tak, jakbym powiedział, że zablokuje organizację Mistrzostw Świata za 10 lat. Przecież chce pan tych igrzysk, ale czy gdzie nie? One miały się odbyć? Niech ale tak powiem. Czy nie? Chce pan igrzysk? Chcę poważnej rozmowy na ten temat. Dobrze, to... A niech pan mi powie, czy jest jakiś... Pan jest znawcą sportu. Organizatorem nie jest państwo, tylko zawsze miasto, prawda? O igrzyskach. W jakim mieście miałoby się odbyć te igrzyska? Kto rozmawiał? Możliwe, że w kilku, ale idźmy kilku? Dalej. Ale nie ma. Ale proszę pana, są poważne sprawy. Nie, przepraszam bardzo. Wychodzi Duda, wychodzi pan prezydent to Duda. To jest krótka w trakcie piłka. Poważnego... Bądźmy konsekwentni. No ale to wymaga komentarza. Odpowiedziałem precyzyjnie. Komentarz, dobrze. To teraz... Wychodzi Duda w Sejmie i ni z gruchy, ni pietruchy, jak się mówi na Żylecie albo na innych trybunach, mówi, że my będziemy organizować igrzyska w 2023 roku, 36 roku. A z kim on o tym rozmawiał? Z jakim miastem? Jaki jest budżet? Wie pan, w jakiej sprawie powinna być komisja śledcza? Wyjaśnienia tych przewałów, które były robione przy Igrzyskach Europejskich. To była najdłuższa chyba krótka piłka w historii wydatki, mojej pracy w Radiu Z. Ostatnie pytanie i naprawdę ni z gruchy, ni z pietruchy. Przewalanie pieniędzy. Wierzę w świętego Mikołaja, tak czy nie? No tak, trochę wierzę. Trochę pan wierzy. A jednak, Tado, dziękuję bardzo za tą odpowiedź. Jest ona precyzyjna i jeszcze tylko przedstawię państwu opinię państwa. Otóż, czy spółki Skarbu Państwa powinny finansować polskich sportowców pół na pół? 50% uważa, że tak, 50%, że myślę, nie. Że to... Przechodzimy do sieci, do radia, na stronę radioz.pl, Facebooka, YouTube'a. Tam dalszy ciąg rozmowy z posłem Nitrasem. Myślę, że te wątpliwości... To jest gość Radia Z. No teraz, myślę, że te bardzo. Wątpliwości, te 50 na 50, może być wynikiem właśnie takich nie do końca transparentnych zasad finansowania, no bo jeżeli spółki Skarbu Państwa, Orlen wspomniany przez pana,
ma finansować skocznie w Oberstdorfie i skoczków czy biegaczy, biegaczki narciarskie klubu w Oberstdorfie. A co jest z tym złego? Może to jest ekspansja firmy za granicę? A jakie było pana pytanie? Przypomni pan? Czy powinno spółki Skarbu Państwa sponsorować polskich sportowców? Ale nie sugeruje pan, że te 50%, która była przeciwna, chciałaby, żeby finansować niemieckich sportowców? Nie, ale może to jest promocja koncernu. Może, ale myślę, że to może budzić właśnie wątpliwości. Ważne by było, żeby zaangażowanie polskich spółek w polski sport, ale proszę pamiętać, to nie jest tylko kwestia sportu, to jest kwestia kultury, to jest kwestia edukacji. To są te dziedziny, które spółki Skarbu Państwa powinny być w tych dziedzinach aktywne, wspierać te projekty. Powinna być transparentna, ludzie powinni wiedzieć, dlaczego te, a nie inne. Te wszystkie wzmożenia... Jak to zrobić, pana zdaniem? Kwazy patriotyczne. Chcecie zmienić przepisy? Wie pan co, no, musi to być zrozumiałe. Wszystko to ludzi. Będzie jawne. Pan wie o tym, że te kontrakty jednak są tajne niektóre. No wie pan, jeżeli mamy jakichś pośredników, mówi się dużo o pośrednikach kolegów pana Bielana, pana Hoffmana, którzy biorą jakiś procent za pieniądze, które idą z Orlenu i innych spółek. Wy eliminujecie tych pośredników? No, trzeba tą sprawę sprawdzić, bo to jest jakaś wyjątkowa patologia, wydaje się, na pierwszy rzut oka. Wróćmy do igrzysk olimpijskich. Czyli co, pan nie chciałby, żeby Polska była organizatorem Igrzysk Olimpijskich? Chciał. Nie stać nas na to? Nie wiem. Czy musimy być takimi minimalistami? Nie, ja tego nie wiem. Ja po prostu jestem przeciwny. Ale pański prawdopodobny poprzednik, pan Kamil Bortniczuk, mówi, że stać nas na to. No, to pozwoli pan, że jednak chciałbym mieć własną opinię. Ja chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że, wie pan, to w ogóle było śmieszne wystąpienie prezydenta. Ja z przykrością o tym mówię, ale to było śmieszne wystąpienie prezydenta. Wygraliśmy wybory parlamentarne, czekaliśmy na powołanie rządu, a dostaliśmy w parlamencie wystąpienie prezydenta i pana Morawieckiego, niby premiera. I pan prezydent, nie wiadomo dlaczego, uznał, że to jest świetny moment do tego, żeby zapowiedzieć, że on będzie organizował Igrzyska Olimpijskie w Polsce, nie wiadomo w jakim mieście, w roku 2036. Mamy rok 2023, żadnej debaty w tej sprawie nie było. Pan prezydent się żadną inicjatywą w tej sprawie nie wykazał. Ja rozmawiałem z prezydentami wszystkich dużych miast potem, poza Krakowem, ale znamy stanowisko mieszkańców Krakowa w sprawie Olimpiady Zimowej, co prawda, ale znamy. Pytałem, czy z nimi ktokolwiek rozmawiał. Czy rozmawiał ktoś z prezydentem Poznania, Wrocławia, czy Warszawy, czy Gdańska. Nie, nikt nie rozmawiał. To jest, no to jest wszystko do nadrobienia, do załatwienia. Nie, to wygląda, proszę pana, jak igrzyska te europejskie. To znaczy, przewalajmy dużą kasę, koledzy się najedzą, a sport z tego ma niewiele. Ani kibiców tam nie było, ani sportowcy nie są z tego zadowoleni, bo kto lubi występować. No dobrze, panie pośle, jeśli pan zostanie ministrem, to pan się nad tym zastanowi, czy od razu pan odrzuca? Oczywiście, że ja się nad każdą inicjatywą... Czyli idea nie jest pogrzebana od początku? Nie, wszystko, proszę pana, na spokojnie. Tylko wszystko trzeba z głową zrobić. Tylko oni robią. To może jak powstanie CPK i będą połączenia kolejowe, to lepiej będzie można zorganizować igrzyska. A wie pan, że ja jestem ze Szczecina, już zdążyłem to tutaj wspomnieć. A wie pan, że Szczecin jest jedynym miastem polskim wykluczonym z tego systemu szybkiej kolei do CPK. Też chciałem zadać pytanie, dlaczego panom decydentom, dlaczego Szczecin, czy oni by chcieli naprawdę, żebyśmy my dobrali? Ale to może trzeba poprawić ten projekt. Moim zdaniem trzeba to poprawić. Pytanie, dlaczego budujemy dwa takie gigantyczne dworce, jeden w Warszawie, drugi 40 km od Warszawy, bo to też budzi poważne wątpliwości ludzi, którzy się na tym znają. Wszystko z głową. Ja mam wrażenie, że te inwestycje pisowskie, tak jak Przekop Mierzei, tak jak prom w Szczecinie, to są inwestycje, na których zarabiają wszyscy wokół, a one na końcu nie przynoszą żadnego ekonomicznego, pozytywnego efektu. A ten tunel w Świnoujściu? Tunel w Świnoujściu nie jest pisowską inwestycją. Jest finansowany z pieniędzy europejskich w 85% i w 15% przez miasto Świnoujście. A wie pan, co zrobił Kaczyński w sprawie tunelu? Przeciął wstęgę. Cieszę się, że nie nadał nazwy Lecha i Jarosława Kaczyńskich, bo z tego, co słyszałem, takie pomysły też były. To nie jest inwestycja rządu PiSu, tylko to jest finansowane z Unii Europejskiej. Dobrze, to jeszcze jedno pytanie a propos ustawy wiatrakowej. I bardzo dobrze, że jest. Ustawy wiatrakowej. Szymon Hołownia wczoraj w Polsacie mówił, że istnieje taka możliwość, żeby podzielić te dwa tematy i zrobić odrębną ustawę dotyczącą mrożenia energii, odrębną ustawę wiatrakową. Czy to jest pomysł do zaakceptowania dla Platformy? Wie pan, wypowiedź pana marszałka Hołowni jest najlepszym dowodem na to, że wolą koalicji jest dobrze podjąć decyzję w tej sprawie i nie wykluczać żadnej możliwości. Nie mamy do czynienia z żadnym nielegalnym lobbyingiem. Mamy do czynienia... Ale komunikacyjnie trochę się wyłożyliście. Ale poczekajmy końca. Widać napięcie, widać każda sprawa, jedna strona zwala na drugą. Ale to też pokazało siłę swoją media, które zwracają na to uwagę. Proszę zwrócić uwagę, że zwróciła normalność, to znaczy wróciła do parlamentu debata, w mediach wróciła debata, każdy może przedstawić swoje poglądy. PiSowcy, którzy się tak bali, którzy nie odpowiadali na pytania dziennikarzy, dzisiaj mogą zadawać pytania, wszyscy słuchają tych pytań.
Naszym celem jest przyjęcie dobrej ustawy, która odblokuje wiatraki w Polsce. Jeżeli trzeba na tą ustawę poczekać jeszcze tydzień, jeszcze dwa, jeszcze nawet miesiąc, to trzeba poczekać. Ta ustawa musi być mądra, dobrze zrobiona po to, żeby ten miks energetyczny Polski poprawiać, żeby wiatraki mogły się w Polsce rozwijać, a nie po to, żeby coś kogoś przepchnąć. I panie pośle, tylko proszę nie ulegać takiej pisowskiej narracji, kłamliwej i szkodliwej dla Polski, że wiatraki są czymś złym. Wiatraki są czymś dobrym. Panie pośle, czy Platforma, czy koalicja postawi Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu? Przyjdzie czas na tę decyzję. Podoba mi się stanowisko przedstawione przez pana marszałka Hołownię i przez przewodniczącego prawie premiera Tuska, że przyjdzie czas na spokojną refleksję, na analizę. Mam wrażenie, że Donald Tusk wycofuje się z tych słów sprzed roku, kiedy mówił o wyprowadzeniu prezesa Glapińskiego. Dzisiaj mówi o tym, że trzeba dbać o reputację Polski. A ja mam wrażenie, że przewodniczący Tusk zawsze dbał o reputację Polski i mam wrażenie, że w tej sprawie zarówno pan przewodniczący Tusk, jak i marszałek Szymon Hołownia po prostu chcą podjąć decyzję roztropnie, a nie poganiani przez media. Jesteśmy dzisiaj bliżej wyprowadzenia pana prezesa, czy dalej? Nie wiem tego. Wiem, że cała dyskusja nie bierze się z naszego przyczepiania się, przepraszam za brzydkie słowo, do prezesa, tylko z jego polityki, która chyba dla nikogo, bo gdyby pan zadał pytanie dzisiaj w swojej sądzie, proszę zadać jutro, jeśli pan ma ochotę. Czy prezes Glapiński działał w interesie państwa, czy działał w interesie Kaczyńskiego i PiSu, to nie mam najmniejszej wątpliwości, że zdecydowana większość Polaków uzna, że pan prezes Glapiński sprzeniewierzył się mandatowi i ślubowaniu, który składał, i działał w interesie jednej partii politycznej. Ale szefowa Europejskiego Banku Centralnego, pani Christine Lagarde, można powiedzieć, stanęła w obronie można prezesa. Można powiedzieć, że stanęła. Prawo Unii zapewnia ochronę prezesowi Polskiego Banku Centralnego, gdyby przyszły rząd planował bezprawnie postawić go w stan oskarżenia bezprawnie, lub zawiesić. Nikt nie ma zamiaru stawiać kogokolwiek bezprawnie. Czyli rozumiem, że ta strzelba wciąż będzie wisiała. Nikt nie ma zamiaru bezprawnie stawiać prezesa Glapińskiego przed Trybunałem. Jeżeli to się stanie, to będą przedstawione argumenty, które nie trudno znaleźć, i będzie to zrobione wszystko zgodnie z prawem, i nie mam wtedy wątpliwości, że pani prezes Lagarde, zapoznawszy się z tą procedurą, nie będzie miała wątpliwości, że ta procedura, jeżeli ona będzie miała miejsce, była zgodna z prawem. Natomiast, wie pan, też nie można abstrahować od rzeczywistości. No, ta wczorajsza groteskowa konferencja, gdzie sami politycy PiSu za stołem bronili prezesa Glapińskiego, mówiąc o niezależności Banku Centralnego, ona odbierała powagę państwu, odbierała powagę na. Ale wiceprezes, mówi pan o konferencji członków zarządu? Tak. Ale wiceprezes Kajtli chyba nie jest politykiem, czy nie była politykiem? A pan Szałamacha... Były polityk. No, wie pan, jakby mnie pan Glapiński powołał dzisiaj na wiceprezesa NBP i ja bym zrzekł się mandatu, to pan by powiedział mnie były polityk. No albo mówimy o niezależności, albo mówimy o obsadzeniu jak choinka, jak bombki na choince przed świąteczną. Ale to nie była pierwsza ekipa, która obsadzała różne instytucje centralne. Powiedzieć za pana Belki, byłymi politykami, czy za pana prezesa Balcerowicza, jacy politycy Unii Wolności albo politycy Lewicy byli w zarządzie. Proszę wymienić nazwisko. To teraz pora na serię naszych pytań od słuchaczy. Ale na przykład do Trybunału Konstytucyjnego proponowało wiele ugrupowań. Ale mówimy o Narodowym Banku Polskim, niezależności Narodowego Banku Polskiego. Jeżeli PiS mówi dzisiaj o niezależności Banku Polskiego, mało tego, PiS, czy pan sobie wyobrażałby taką sytuację, że politycy PiS, bo przecież pan Glapiński jest byłym, czyli aktualnym politykiem PiSu, się instytucjami europejskimi podpierają, broniąc swojej niezależności? Przecież to jest jakiś kompletny kabaret. No, ale polityka kabaret. Jest pełna paradoksów. Ten paradoks polega na tym, że Narodowy Bank Polski został sprowadzony do instrumentu w rękach Kaczyńskiego w kampanii, który ustalał stopy procentowe, który decydował o tym, co się dzieje, jak polityka finansowa państwa wygląda, który finansował dług publiczny, co jest ustawowo zakazane, z pieniędzy NBP, wymyślając jakieś dziwne konstrukcje. Ja przypomnę pana rolę pana Glapińskiego przy tej aferze z KNF-em, gdzie prezes KNF-u i nagrania pokazują, że on wpływał na decyzję KNF-u, mimo że tego nie ma prawa. Ale opinia negatywna jest opinią negatywną, krytyka jest krytyką. Czy możecie się zdecydować w tej kadencji na taki krok? Ja tego kroku nie wykluczam, ale będą o tym decydowały nie nasze widzimisię, tylko poważne argumenty prawne. To teraz pora na serię pytań od naszych słuchaczy. Dlaczego opowiadacie ludziom, że prąd z wiatraków i całego OZE jest tani, wręcz za darmo? W Niemczech OZE osiągnął 57%, a prąd jest najdroższy w całej Europie i będzie drożał. Prąd w Niemczech jest tańszy niż kiedy OZE pracuje.
Mieliśmy do czynienia w tym roku z takimi sytuacjami, kiedy prąd niemiecki był nawet trzykrotnie tańszy niż prąd polski, właśnie dlatego, że mają OZE. A kiedy nie ma wiatru? OZE. Natomiast nie, no wiadomo, że system musi być zbudowany tak, żeby były stabilizatory systemu. Tylko to nie znaczy, jeżeli pan ma, to jest, wie pan, porównam do tego, jak jest ciepło na dworze. Oczywiście, że musimy mieć w domu ogrzewanie, bo przychodzi taki dzień jak dzisiaj, trzeba włączyć kaloryfery. Ale przychodzi taki dzień, że jest ciepło, wtedy otwieramy okna i wtedy nie grzeją kaloryfery. Nasze kuchenki, nasze lodówki, nasze telewizory, nasze światło może być zasilane ze słońca, z wiatru. Świat to odkrył i tylko pisowcy żyjący w jakimś XIX wieku albo wręcz w jaskini z tym walczą, mówiąc jakieś absurdalne rzeczy. Naprawdę, mniej ideologii, a więcej racjonalnej ekonomii. Panie pośle, poproszę o krótsze odpowiedzi, bo mam sporo pytań. Pytania są poważne, więc staram ja się wiem. Potraktować. Znana jest pańska bliska znajomość. Kolejne pytanie z Rafałem Trzaskowskim. Czy w nadchodzących wyborach prezydenckich będzie pan szefem jego sztabu? Wie pan, no to nie ma większego znaczenia, kto będzie szefem sztabu. Jeżeli Rafał Trzaskowski zdecyduje się, przypomnę przed Rafałem, najpierw Batalia Warszawska. On musi odnowić swój mandat w Warszawie. To jest dla niego najważniejsze dzisiaj. Ja będę go tym bardzo mocno... Szymon Hołownia może być jego bardzo groźnym rywalem? Może z nim wygrać? Nie chcę się w takie spekulacje... Ale najprawdopodobniej wystartuje. Wdawać. Natomiast tak sobie myślę, że... Może nie powiem tego głośno, ale ja w otoczeniu Rafała... To proszę cicho, ale proszę powiedzieć... Ja w otoczeniu Rafała Trzaskowskiego i Donalda Tuska dzisiaj widzę taką osobę, która była nawet matką, chyba można powiedzieć, triumfu i myślę, że powinna matkować nam dalej. Pani to jest? Ja zostawię już. Kolejne pytanie. Czy podziela pan zdanie koleżanki, pani poseł Lubnauer, że kwota wolna w 2024 jest niemożliwa do wdrożenia? Nie boicie się, że to będzie kamień w bucie na całą waszą kadencję? Ja wydaje mi się, to broń Boże, ogromnym szacunkiem dla pani posłanki Lubnauer, którą niezmiernie szanuję, przede wszystkim, czy również za jej wiedzę ekonomiczną. Ja bym tutaj poczekał na decyzję rządu. Dajmy szansę nowemu ministrowi finansów, czy nowej pani minister finansów, bo tego nie wiem do końca. Ale zbliża się początek roku. Czy pana zdaniem jest to możliwe od 2024? Nie. Proszę ode mnie... Nie jest. Nie, jest możliwe, dlatego że proszę pamiętać, że zmiany podatkowe działające na korzyść podatnika mogą być wprowadzane również w trakcie roku. Czyli pana zdaniem jest to możliwe? Ja tego nie wiem. Pani poseł Lubnauer się myli? Pamiętam o naszym zobowiązaniu i chciałbym, żeby to było możliwe. No właśnie, bo by dziwnie wyglądało, gdybyście się z tak sztandarowej obietnicy wycofali. Ale dziwnie wygląda to, że my 2 miesiące temu wygraliśmy wybory, a sztuczkami prawnymi rządzi PiS i Morawiecki. Dajcie nam szansę wejść do... Za tydzień nie będziecie mieć już tego alibi. No ale wtedy będziemy mieli lepsze dane, będziemy mogli się oprzeć na liczbach, będziemy mogli się wesprzeć wyliczeniami ministrów, będziemy mogli dokonać pewnych symulacji. Kolejne pytanie. Ja wiem, że to jest bardzo ważne zobowiązanie i ludzie na to czekają. Kolejne pytanie. Ma pan być ministrem sportu, więc co pan zrobi ze sportem dzieci i młodzieży, a konkretnie lekcjami WF-ów, z których liczba zwolnień wciąż jest dramatyczna i poprawy nie widać, a też sposób prowadzenia lekcji nie jest zawsze najlepszy. Stawia mnie w bardzo trudnej sytuacji, bo w tej kwestii decyzje nie zapadły, ale ja dostrzegam ten problem. Sam jestem ojcem dziewczynek, kobiet już. Lubią WF? Wiem, jakie są problemy. Wiem, co to znaczy, jak dorastająca dziewczyna nie ma się gdzie wziąć prysznica po WF-ie, nie ma warunków do tego, co to znaczy WF w środku lekcji, na przykład jak jest taka pogoda. Wiem, jakie są ograniczenia dotyczące bazy. W wielu polskich szkołach jeszcze się ćwiczy na czymś, co przypomina raczej świetlicę, a nie profesjonalny sprzęt. Wiem, profesjonalną infrastrukturę, wiem, że w wielu szkołach soboty, niedziele obiekty są pozamykane, a nie muszą być. Ja pamiętam, pan też pamięta pewnie w dzieciństwie. Soboty, niedziele to były dni, kiedy szkoły po prostu były pootwierane i można było grać na przykład w piłkę, czy uprawiać inną aktywność. Wróciłby pan do tego? Bardzo bym tego chciał. Ale czas na składanie jakichś wiążących deklaracji to nie jest dzisiaj. Poza tym zastrzegam, że decyzje personalne nie zapadły. Musimy poczekać na decyzję premiera Tuska, który jeszcze przecież nie jest premierem. A propos, macie jakieś posiedzenia tego rządu, który się przygotowuje do objęcia władzy? Współpracujemy, ale nie ma jakichś formalnych posiedzeń. Znaczy, nie ma czegoś w rodzaju gabinetu cieni? Nie, nie ma. Gabinet cieni to jest w kancelarii premiera.
słaniających się cieni. My się przygotowujemy poważnie, premier Tusk się przygotowuje, koalicjanci pracują, ale nie ma jakichś formalnych posiedzeń. Kolejne pytanie. Panie pośle, jak to jest, że jak pan wykonuje kilkaset lotów ze Szczecina do Warszawy i produkuje CO2, bo to jest w porządku, bo lata pan do pracy, a jak inni potrzebują autem dojechać w Warszawie do pracy, to to nie jest w porządku i mu pańscy partyjni koledzy wprowadzają zakaz posiadania auta. Staram się, nie ma żadnych zakazów posiadania auta, staram się ograniczać te loty, chociaż proszę mi wierzyć, ta odległość między Szczecinem a Warszawą, no to jest problem, ale staram się ograniczać. Naprawdę podchodzę do tego z dużą pokorą. Chodzi o strefę czystego transportu. Tak, ja wiem, o co chodzi. Czy chodzi tak naprawdę o to, jestem... że samochody starsze powoli nie będą wjeżdżać do centrum miasta? Czy to nie będzie wykluczenia komunikacyjne, tak jak pańskie kolejowe z Warszawy do Szczecina? No, nie tylko kolejowe, ale problem jest poważny i proszę zwrócić, mógłbym tak łatwo odpowiedzieć, że to nie jest nasze zobowiązanie, tylko że to pan Morawiecki, bo taka jest prawda, w Kamieniach Milowych w ramach KPO zobowiązał się do powstania tych stref. To wystarczy się wycofać przez nowy ale rząd. Ale myślę, że te procesy powinny być równoległe. No, nie ma nowego rządu, jeszcze przypomnę panu. Procesy ale za tydzień już będzie. Procesy powinny być równoległe. Przypomnę, że KPO finansuje samochody elektryczne, przypomnę, że KPO finansuje różne działania proekologiczne i nie mówimy też o samochodach, które mają 10 lat, czy 12, tylko mówimy o 20-letnich samochodach, od których powoli trzeba odchodzić. PiS pozwolił na to, ten proces, czy nie zahamował tego procesu, że my przez wiele lat byliśmy krajem, do którego te stare diesle z zachodniej Europy jechały bez żadnych ograniczeń. Nie tworzył żadnych przepisów prawa, które by skłaniały ludzi do tego, żeby kupować okej, okay, ale wie pan, samochody. Dzisiaj kosztują elektryki. Wie pan, ale my nie mówimy o elektrykach. Przecież strefy, niech sobie powiedzieć, strefy czystego transportu, czystego tak. transportu, nie mówią, że tam mają wjeżdżać elektryki. One mówią, żeby ograniczyć wjazd samochodów, które mają 20 parę lat. Ale żeby mieć nowy samochód, trzeba mieć kasę. A pan się czuje komfortowo, kiedy pan widzi, idąc na przykład ulicą, kiedy pan widzi starego 30-20-paroletniego diesla, który smrodzi na czarno, z wyciętym jeszcze filtrem. Jedna sprawa to jest mój komfort, ale druga sprawa to jest pytanie o komfort tego człowieka. Więc jak on ma dojechać do centrum miasta? Namawiam, proszę pana, akurat Warszawa jest miastem, ja sobie życzyłbym sobie, żeby w wielu polskich miastach ta komunikacja dojazdowa do miasta, do centrum była tak dobra, jak jest w Warszawie. Ale ja powtarzam, że to powinny być procesy nierewolucyjne, równoległe. To znaczy stwarzać warunki, szukać alternatywy, a jednocześnie starać się te najbardziej kopcące, tak jak kominy te najbardziej likwidujemy, te kopciuchy w miastach, tak starać się jednak tam, gdzie ten ruch jest największy. Niech pan postawi się w sytuacji na przykład mieszkańca ruchliwej ulicy, gdzie są jeszcze światła, centrum Warszawy, któremu przez cały dzień, stojąc w korku, stojąc na światłach, on nie może otworzyć okna. Ja mieszkałem na Górnośląskiej kiedyś, w centrum Warszawy, wynajmowałem mieszkanie. Ja nie mogłem okna otworzyć, bo mój parapet był czarny, bo tam cały czas stoją samochody w korku. Szukajmy jakiejś równowagi w tym wszystkim. Nikt tutaj nie robi rewolucji. Równowagi. Tak, nikt nie robi rewolucji. Są konsultacje społeczne co do zakresu tej strefy, co do tego, kiedy ona powinna obowiązywać. Szukajmy równowagi i podejmujmy mądre decyzje. Panie pośle, wracając do tego, co działo się w ubiegłym tygodniu w Anglii, w Birmingham, angielska policja chce wyrzucenia Legii Warszawy z europejskich pucharów. Czy UEFA powinna ale tak zrobić? Angielska chyba policja nie ma takich kompetencji, żeby wyrzucać. Ale może wnioskować o to, żeby na przykład zakazać wyjazdu kibiców Legii. Angielska policja ma kompetencje, ma takie kompetencje, żeby dbać o bezpieczeństwo w Anglii. A polski obywatel, do tego namawiam, polski obywatel, który znajduje się na terytorium brytyjskim, musi robić wszystko, żeby przestrzegać prawa, które obowiązuje w Wielkiej Brytanii. Tak samo jak kibic, który przyjeżdża do Polski, obcokrajowiec, musi przestrzegać prawa, które obowiązuje w Polsce. Do tego namawiam, dlatego że cierpią na tym wszyscy. Cierpi wizerunek Polski, cierpi klub, cierpią ci kibice. Ale widział pan, słyszał pan oświadczenie Legii Warszawa, władz klubu, które stwierdziły, że zrobiono, przepraszam, mówiąc kolokwialnie, w bambuko kibiców, ale bo obiecano 2000 biletów, było tylko 800. Nie wiem, jak wyglądały te szczegóły, ale wiem jedno. Kto odpowiada za to, co się stało, bo za te zamieszki? Ja tego nie wiem, nie jestem sędzią w tej sprawie. Wiem jedno, proszę pana. Tak jak angielska policja nie jest władna wyrzucać Legię z pucharów, tak władze Legii nie są kompetentne, by oceniać to, co się zdarzyło na terytorium Wielkiej Brytanii. Do tego
Uprawniona jest policja brytyjska, sądy brytyjskie, rząd brytyjski. I nikt z nas by nie chciał, żeby w Polsce władze Aston Villa mówiły, co może polska policja, albo co może polska... Jesteś w Wielkiej Brytanii, jesteś polskim obywatelem, jesteś kibicem Legii. Pamiętaj, że świadczysz o Polsce, świadczysz o swoim klubie i przestrzegaj brytyjskiego prawa. Do tego namawiam. A jak to jest, pana zdaniem? Cierpią również ci kibice, którzy przestrzegają prawa. Oczywiście, ale jak pana zdaniem wytłumaczyć jedną rzecz, że na polskich stadionach i na polskich ulicach takich zamieszek, takich burt jest coraz mniej w ostatnich latach. Natomiast pojawiają się one właśnie albo w Holandii, albo w Anglii. Nie wiem, czy pana teza jest uprawniona. Ja pamiętam, jak chyba 2,5 roku temu w trakcie Wielkiego Święta, w trakcie Święta Narodowego, kiedy zawsze tradycyjnie rozgrywany jest finał Pucharu Polski, kibice mało nie spalili Stadionu Narodowego, pamięta pan to? Więc byłbym ostrożny z takimi stwierdzeniami, że u nas wszystko jest super. Że super, ale jest mniej takich incydentów. Ja znam dobrze Francję i wiem, jaki kłopot z kibicami jest we Francji. Dramatyczne sytuacje. Nie życzyłbym sobie, żeby w Polsce oglądać takie zdarzenia jak we Francji. Ale wiem też, na czym polega polityka zero tolerancji dla takich wydarzeń w Wielkiej Brytanii. I ona przyniosła skutek. Dzisiaj piłka brytyjska jest piłką dla wszystkich. Na stadionie obowiązują bardzo surowe prawa, ale nie ma płotów. Chciałby pan prowadzić bardziej surowe kary dla chuliganów? Ja tylko mówię, że Wielka Brytania ma swoją politykę i miała kiedyś największy problem w Europie. Pan to pamięta. Pamiętam, lata 80. Ale nie tylko Hazel. Na Sheffield Wednesday, na stadionie, wydarzenia w Wielkiej Brytanii były dramatyczne. Oni sobie tak poradzili z tym problemem. My możemy albo z ich wzorców czerpać, albo tworzyć własne. Natomiast myślę, że pan też, jak słyszymy jakieś rasistowskie okrzyki na stadionie, a zdarza się to, to nam się to nie podoba. Na przykład są takie stadiony, gdzie jak część kibiców zaczyna używać wulgarnych słów albo obraża drużyny przeciwne, to spikerzy wtedy... Reagują. Nie, mądrze, ciekawie reagują, bo zagłuszają i czytając komunikaty, na przykład kiedy odjeżdżają autobusy, albo jak kibice. Chodzi o to, żebyśmy próbowali jednak sprawić, żeby stadion był dla wszystkich. To znaczy dla tych, którzy nie używają wulgarnych słów, dla dzieci, dla rodzin, które to po prostu razi, które odpychają od stadionów takich normalnych, chciałoby się powiedzieć. To wróćmy na koniec do... Ja tutaj nie wzywam, ja nie mówię, że my tu musimy się takimkolwiek wzorować, ale nie ulega dla mnie wątpliwości, myślę, że pan się z tym zgodzi, że jeżeli jesteśmy w Holandii, jeżeli jesteśmy w Danii, jeżeli jesteśmy w Wielkiej Brytanii, obowiązkiem naszym, również wobec Polski, jako polskich obywateli, jest przestrzegać prawa. Absolutnie pełna zgoda. To jak ty się zachowujesz, świadczy o twoim kraju i nie powinieneś działać na jego niekorzyść. Ostatnia sprawa, wróćmy do tego, o czym rozmawialiśmy. Wierzy pan w trenera Michała Probierza? Tak, wierzę. Wierzę, że te baraże... Awansujemy do Euro? Chciałbym. Wyzwanie nie wydaje się jakieś wygórowane. No wie pan, wydawało się, że z takiej grupy spokojnie wyjdziemy. No ale Mołdawia... Mołdawia zaskoczyła, ale Albania... No ale mamy Estonię, mamy Walię albo Finlandię. Najbardziej boję się Walii, tak mi się wydaje, że... Jeszcze na wyjeździe będziemy grać. Pamięta pan, tak, no to chyba to jeszcze będzie losowanie. Nie, już nie jest, już decyzja jest, że... To będzie bardzo że zwycięzca... Życzmy polskim piłkarzom takich sukcesów w Walii, jak osiągają na stadionie w Cardiff w Polsce żużlowcy. Tak jest, no i pytanie, czy rzeczywiście... Wierzmy, że do tego meczu dojdzie. Jest jakaś szansa na grupę śmierci z Holandią i Francją. No byłoby to wielka dramat dla Polski, gdyby Euro, które odbywa się tak blisko w Niemczech, w Polacy nie mogliby w nim uczestniczyć. Też biorąc pod uwagę, jak wiele zespołów w nim uczestniczy, bo przecież to Euro rośnie. To będzie wielkie święto i trzymamy kciuki, że jednak... Za naszą miedzą, bo to będzie w Niemczech. Tak blisko, łatwo dla kibiców dojechać, więc... Mogło być to polskie Euro. Właściwie połowa stadionu Polacy, połowa Niemcy na przykład. No. To niesamowite. Na koniec, ma pan jakieś życzenia do świętego Mikołaja? Co pan chciałby dostać jutro? Chciałbym, żeby mi się udało w święta spotkać z całą moją rodziną, która rozjeżdża się z różnych powodów po świecie i mam nadzieję, że to będzie największy dla mnie prezent. Zaprosi ich pan do siebie, czy spotykacie się w innym miejscu? Moja córka, która studiuje nie w domu, tak to powiem, przyjeżdża i mam nadzieję, że to będzie dla mnie największy prezent, jak spędzimy te święta razem. Mam nadzieję, że święty Rzadko Mikołaj to słyszy i się spełni. Bardzo dziękuję. Poseł Sławomir Nitras, poseł Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej i przyszły minister sportu. To się jeszcze okaże. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. To był gość Radia Z.
Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.